Paplotni została już zadaszona powstająca nowa wieża widokowa. Czy to już był ostatni element prac przy tej inwestycji? W związku z tym, że konstrukcja wieży budowanej w Paplotni różni się od tej, która była budowana na Złotej Górze, ponieważ przypomnę, że ta na Złotej Górze miała konstrukcję drewnianą i ona była jakby w całości montowana i dopasowywana na Złotej Górze, czyli te elementy drewniane przyjeżdżały i firma, która wykonywała, no miała utrudnione zadanie, ponieważ musiała to montować i spasowywać na miejscu. Tak w przypadku wieży w Paplotni było zdecydowanie łatwiej, ponieważ konstrukcja metalowa powstała w zakładzie podwykonawczym. Wykonał tą konstrukcję w zakładzie swoim na terenie, zmontował, później rozmontował wszystko, także tutaj praktycznie ta zewnętrzna konstrukcja metalowa była tylko zmontowywana i ta część górna, czyli dach razem z podestem, tą tarasem widokowym był zmontowany na zewnątrz, na ziemi. Druga firma zewnętrzna, która montowała części drewniane, założyła pokrycie tego dachu razem z papą, założyła deski, barierki. I to była dość poważna operacja, ponieważ w całości cały taras razem z dachem został podniesiony na górę i przykręcony. To było wszystko spasowane oczywiście wcześniej, jak powiedziałem, także w tej chwili stanowi to już całość. Trwają prace wykończeniowe, praktycznie takie doszlifowywanie tylko elementów drewnianych. No i myślę, że przystąpimy, czy już w tej chwili przystąpiliśmy do postępowania związanego z odbiorem do użytkowania. Wszelkie pisma będą musiały być wysłane do sanepidu, do straży, oczywiście do nadzoru budowlanego. Myślę, że w najbliższym czasie, trudno powiedzieć w tej chwili kiedy, może w styczniu się uda taki odbiór zrobić, a planujemy otwarcie wieży w dniu 21 marca, to już jest termin ustalony, oficjalne oddanie, przekazanie do użytkowania mieszkańcom. To jest sobota bodajże, pierwszy dzień wiosny, no, na który wszystkich zapraszamy już w tej chwili, chociaż będziemy o tym jeszcze mówić. I wtedy też zostanie otworzony nowy szlak turystyczny. Czy wtedy nam się uda go otworzyć, to nie wiem, natomiast pomysł ten jest od dawna w realizacji. Będziemy ustalać trasę tego szlaku razem z PTTK. Mamy bardzo dobrą współpracę z PTTK. Ustaliliśmy, że taki szlak powstanie, nazywamy go w wersji roboczej szlakiem dwóch wież i podejrzewam, że taka nazwa gdzieś tam będzie cały czas się przewijać. I na pewno taki szlak w przyszłym roku powstanie. Czy on już będzie na wiosnę w momencie oddawania wieży czynny, to tego bym nie gwarantował, natomiast myślę, że w przyszłym roku będzie okazja, żeby ten szlak również zaprezentować i oddać do użytkowania.